Ale dużo mi się. Dobra. O, już się obudziły. Ale nie, jeden to jeszcze śpi. Patrz jak chłopi. Tak się położył główka. Ale fajnie. Jeszcze raz idzie takie zwierzę. Wiesz, że oni mogą uciec? Nie, one tutaj nie uciekły. Ale mają długie nogi. Popatrz, idziemy dalej. Może im się odpalają o tagle? Zasunę ci plecak, mój drogi. A widziałam, że jest serwer. A co robi ten jaguar, że on nie słyszy? On słyszy nas, tylko chodź, nie reaguje. Igorek. Czego? No bo Jezus, może już go denerwują wszyscy. Co? Może już go wszyscy obraził się, patrz, obraził się i stanął tyłem. Ale nie ruchamy. Niech zobaczą sobie tego gibona. Musimy go chyba nazwać gibona. Gibon! Gibon! Nie chcę robić sztuczek. Gibon! No to. Nie lubisz nas już. Ale super! O, robi! Robi, patrzcie! Wow! Ale sobie super robi. Ale troszeczkę. Ej, Igor, wiesz co? Wiesz, po co patrzę, jest to potrzebne? Cierpa, żeby mu poznał prezentować. Dokładnie, a zawsze. To będziemy też robić. No, patrzcie, jakie słonie mają spa. Ale patrzcie, jakie mają te... Wszystko, paznokcie, peeling. W tej kolonii się najbardziej podobają osy. Ale pogryzła cię osa? A nie ważne. To znaczy, że nie pogryzła. Ale gdzie? Pogryzł piasek. W naturalnym środowisku kilkuletnie i większość swojego życia spędziło w cyrkach. I tak, Cita spędziła w cyrku w Niemczech i w Austrii. A Debbie była w cyrkach, cyrkowo Włoszech. Później na taką słoniową emeryturę cyrkową trafiły do Terra Natura Park w Hiszpanii. I tam te włosionice się ze sobą zaprzyjaźniły, poznały się tam. I w 2006 roku trafiły do naszego domu. Słonie nasze utrzymywane są w tak zwanym ograniczonym kontakcie, czyli pielęgniarze, którzy są wytypowani spośród pracowników zoo, nie wchodzą bezpośrednio do zwierząt, tylko obsługa ich odbywa się przez ogrodzenie. To służy przede wszystkim bezpieczeństwu. I żeby taką obsługę móc prowadzić, zwierzęta są uczone za pomocą komend wykonywać różne polecenia. Takie jak podawanie nogi, zarówno przedniej, jak i tylnej, przysiad. Te wszystkie komendy służą nie tylko
no, trasuje, ale przede wszystkim do tego, że...